Wyjątkowe świąteczne wydanie Poplisty Live Sessions. Dzisiaj szczere emocje wezmą górę, jestem przekonany o tym, bo z nami gość, który szczerością, prawdą w przekazie swoim w muzyce rozkochał w sobie miliony i nadal to robi. Dariusz Szlagor znany jako Vixen. Dobry wieczór Dariusz. Dobry wieczór, bardzo mi miło. W towarzystwie do, dwóch kumpli dzisiaj. E, zamienisz e, zamienicie studio poplisty w magiczne e, miejsce, czy jesteście gotowi i nastrojeni na ten wieczór? A to nie wiem, to się <grym> zawsze okazuje w momencie wyjścia na scenę. No, to, co możemy zrobić zawsze przed graniem, to są próby. Próby robiliśmy, także mam nadzieję, że. No ale po tylu latach widzisz podła. chyba w oczach, w oczach kolegów, czy oni są, wiesz, czy dzisiaj wstali dobrze, czy mieli dobry dzień, czy dzisiaj dobrze zagrają? A to myślę, że myślę, że jakby z tym nigdy nie było problemu, żebym widział jakiś znaczy niepokój, niepokój może tak, jak podekstytowanie, jakby związane z wyjściem na scenę i wyjściem do ludzi, to tak, ale jakiś taki mm, Szeroko rozumiany strach, to raczej, raczej nie. Wyspany jesteś tak. Umiarkowanie. Średnio umiarkowany, już mi mówiłeś, nie dlatego, że grałeś w Red Dead Redemption, tylko e, po prostu trzeba się przetransportować. Ty po Polsce dużo jest. Zgadza się, gra, gra już została e, zakończona e, przeze mnie. E, no musieliśmy wcześniej wstać, żeby przyjechać e, do Krakowa. E, no ale jesteśmy, udało się. O Jest grach ok. i o wszelkich innych zajawkach bardzo chciałbym z tobą porozmawiać dzisiaj, bo spotykamy się, jesteśmy prawie rówieśnikami, ty jesteś rok starszy ode mnie, e, przeczytałem na Wikipedii, jesteś 8-9 z tego co pamiętam. E, słuchaj, no wyglądasz na 17-18 wciąż. No. A Nie... bardzo mi miło, raz nawet stosunkowo niedawno pani w sklepie poprosiła mnie o dowód, także... Fajnie. Mam, proszę panią, tam od 20 prawie lat, tak? tak, tak. Wokalista, raper, producent muzyczny, znaczną część swojej muzycznej drogi poświęciłeś dla rapu. Powiedzmy to otwarcie, no, hip-hop w twojej duszy gra od lat. Tutaj dałeś się poznać, a dzisiaj zyskujesz tak naprawdę nowych słuchaczy płytą Blind Box, bardziej melodyjną. Łączysz tak naprawdę różne style na niej. Dzisiaj po tych latach, patrząc na ciebie, mam się do ciebie zwracać per raper, czy jako wokalista? Jak ci jest wygodniej, jak ci jest wygodniej. No ja sobie zdaję sprawę, że mnie urodziło w pewnym sensie środowisko hip-hopowe, ale zbierałem się tak naprawdę. No wydaje mi się, z, no, blisko 20 lat, żeby, żeby rozlać się na jakby poza tę bańkę rapową tak świadomie i. Żeby czuć, że mogę już to zrobić. Wcześniej miałem różnego rodzaju obawy, właśnie związane z tym, że środowisko w pewnym sensie, oprócz tego, że urodziło mnie, trochę założyło pewne ramy, mhm. takie, takie może, które, które sobie uświadamiałem, może też takie, których sobie nie uświadamiałem przez, przez długi czas. Ale teraz wydaje, znaczy poczułem się gotowy, że, że mogę zacząć robić coś coś, 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 coś. coś, jakby poza tą bańką. I to otworzyło jakby mi trochę oczy. Jakby widzę przez to, ile rzeczy jeszcze nie potrafię. Widzę, rzeczy, ile rzeczy mogę się jeszcze nauczyć. Też od ludzi, z którymi wcześniej nie pomyślałem o tym, żeby współpracować. Teraz, kiedy to robię, no widzę. Widzę jakby ogrom tych, tych, tych szerokość jakby tej, 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 tej perspektywy, którą mogę spojrzeć. I jakby też jeszcze, ile jest, tak jak mówię, do poszerzenia rzeczy. To jest fajne, to jest fajne i to mnie ekscytuje. Wcześniej właśnie brakowało mi czegoś takiego, co byłoby taką dodatkową jakąś iskierką, która właśnie sprawiała, że. Że mogę się rozwijać bardziej, bardziej, bardziej. Teraz to mogę robić i bardzo się z tego powodu cieszę. Wiksen idzie po swoje, tak wszędzie piszą w artykułach dzisiaj w sieci. Nie wiem, czy czytasz w ogóle o sobie? Wiesz co, znaczy, kurczę, zdarza mi się czytać, ale ja idę po swoje, tak naprawdę mówię od 20 lat, także z lepszymi i z gorszymi skutkami, ale no, od 2001 roku działam w muzyce. Nie miałem jakichś dłuższych przerw. Płyty wydaję praktycznie rokrocznie, rocznie. Także no, idę cały czas. Tylko akurat teraz m, pojawił się ten boost w postaci tego e, numeru, o którym pewnie porozmawiamy e, jeszcze. No i cieszę się, bardzo się cieszę. Czekałem no to, na to długo. To właśnie, Wiksen, o tym buście porozmawiajmy, no bo stan na dziś. Nerozumiu, 27 banik na YouTubie. Platynowa płyta za singiel. Potrójna platyna. Po ogromnym sukcesie. No nie spotykamy się dzisiaj, zobacz, w piwnicy warszawskiego klubu hip-hopowego, żeby porozmawiać o bitach o wersach i nie wiem o czym jeszcze, tylko nagrywamy wywiad w RMFFM. Za chwilę zejdziesz do studia, żeby nagrać akustyczne wersje swoich kawałków. Czekają na ciebie słuchacze, komentują na YouTubie prosto z serducha, jak twoja muza trafia do nich jestem ciekaw, jak ty bardzo jesteś świadomy w ogóle, jak patrzysz na te zmianę w swoim życiu, jaka się dokonała u ciebie przez te lata, tak jak mówisz, że nagrywałeś hip-hop, zostajesz trochę wrzucony w ten hermetyczny świat, w te dziwne ramy, które ktoś ci może narzucił. Blindbox jest całkowicie teraz twój, możesz tak powiedzieć? Zdecydowanie tak, no właśnie y, to też jest w pewnym sensie takie otwarcie y, albo zmiana sposobu myślenia, bo nie ma ani jednego gościa, w sensie nie ma... Y, żadnego wokalisty, żadnego rapera na, na tej płycie. E, jestem tylko ja, a to jakby, żeby tak się stało, to musiałem zmienić trochę takie postrzeganie cał, jakby, no całe, 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 całego tego procesu, który wydawało mi się, że muszę przejść. Nie muszę w, Jakby zrozumiałem to, że ja nie muszę e, zapraszać kogoś do numeru, żeby ten numer osiągnął jakiś sukces. Mm -hmm. Mogę próbować to robić sam. E, i otwierać się na tyle, ile mogę. Wcześniej. Mm, wcześniej wydaje mi się, że nie robiłem tego. Do... Tak, tak mocno jak, jak, jak teraz. Jakby, to do, do, jakby dokopywanie się do środka siebie, to jest jakby eksploracja siebie to jest to jest coś, co, 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 co lubię robić, i to sprawia mi przyjemność i bardzo mi jest miło, że ludzie to docenili i widzą to. I też widzę to na przykład na koncertach. Jacy ludzie przychodzą na, na koncerty, zmieniło się trochę audytorium. I to jest świetne, że to są normalni ludzie. To no teraz mamy z córkami przychodzą do ciebie. No, ta, tak, no. I, i, A nie jak... tylko, wiesz, goście w naszym wieku w opuszczonych spodniach. Tak. Jakkolwiek tak. nie chcę tutaj wkładać do jednej szuflady. A też się zdarzają. I, on, i oni też, jakby, do, widzę, że doceniają te zmianę, doceniają ten um, to, to wychodzenie z takiej s, z strefy komfortu swojej. No i co? Cieszę się, no, Już któryś raz to mówię dzisiaj, ale cieszę się. Ja, ja jeszcze, jeszcze jak pytasz o skalę, to um, mi się na przykład, ja zawsze, zawsze mi się wydawało, że ja sobie tworzę jakieś takie scenariusze, które mogą się wydarzyć i wydawało mi się, że bardzo ciężko jest mnie zaskoczyć scenariuszem, którego mm -hmm. bym nie, 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 nie wizualizował sobie w, w głowie, ale ta skala, na jakby te, z jaką ten numer poszedł, to przeszła moje oczekiwania. i... No i tym bardziej jestem jeszcze, jeszcze bardziej zaskoczony. No. Chyba o to chodzi, żeby rozgraniczyć oczekiwania versus jakby marzenia tak naprawdę. W sensie można mieć oczekiwania i potem się krzywo i kwaśno rozczarować, ale można mieć marzenia, do których się dąży i potem powiedzieć sobie wow, jak ja sobie to zwizualizowałem. Tak, bo <laughs> I to się udało. Jeszcze chodzi jeszcze chodzi o taką rzecz, że ja czułem, że zawsze mi brakuje dowodu, który sprawi, że będę miał poczucie, że to, co mówiłem na poprzednich płytach, jest prawdą. Mm -hmm. I teraz ja mam takie, mam takie właśnie poczucie, że, że, że trzeba naprawdę wierzyć w to, co się robi. I to jest ten dowód. Bo jeżeli ktoś. Dużo razy miałem na przykład coś takiego, że kurczę, obserwując, jak ktoś wystrzelił, ja nie, ktoś wystrzelił znowu, znowu ja nie, ale na przykład z tym kimś, przebywałem, robiliśmy wspólnie numer. On był jakby no-namem, że tak powiem, a później wystrzelił i jakby byłem z nim wtedy, ale znowu to nie ja. I miałem takie już w pewnym momencie poczucie, kurczę, no może mi to nie jest faktycznie pisane, no nie? Mm -hmm. Że może coś, no nie każdy może tak, no nie? I teraz tym dowodem, tym ludziom, którzy tak myślą, mówię, to nie jest prawda. Możecie. I, i to jest fajne, to jest super, to, to mnie cieszy, potrzebowałem takiego Takiego dowodu właśnie. I cierpliwości, która ci się przydała przez te 20 zdecydowanie, lat. Wytrwałość, zdecydowanie. Wytrwałość, cierpliwość. I tak naprawdę wszyscy siedzimy w tej samej poczekalni. Bo ci goście wystrzeli przed tobą, ale ty po prostu miałeś numerek dalej. Być może. <laughs> Można tak powiedzieć. 20 lat od debiutu, ponad 20 lat muze robisz. To nie jest przypadek, Darek, poczytałem o tobie. Jesteś z Czańca. Tak. To jest. No tak, trochę małopolska, trochę śląsk. Tak, Jak, na już, granicy, sobie, no. jak już sobie gadaliśmy. Ale przecież ty się z muzą wychowałeś, bo twoja mama śpiewała. Tato grał w orkiestrze na Bębnie? Tak. Mój tata grał praktycznie całe życie w, w orkiestrze. Mama y, jakiś tam y, miała etap w życiu, gdzie śpiewała w chórze. Aha. E, ale głównie z, jakby no, przez tatę, bo jeździliśmy na jakieś wycieczki z orkiestrą. E, ta muzyka cały czas była e, obecna. E, czy to w domu, czy poza domem, czy właśnie na jakichś wyjazdach, na jakichś koncertach. E, Mój tata grał w orkiestrze Dentej mm, No i tam zawsze, mówię, ta, ta muzyka była różnego rodzaju. No dobra, ale dał ci czasem tam, wiesz, przyłożyć bęben? Tak, tak. tak, tak. I to, był to była najlepsza chwila całego wyjazdu, jak mogłem tam dwa czy trzy razy uderzyć w ten bęben. I zawsze, co, co ciekawe, miałem takie wrażenie, jak na przykład ja trzymałem tę pałkę do, do uderzania w bęben i tata trzymał mnie za rękę razem, razem z tym, żeby równo bić i cały czas miałem wrażenie, że on... E, za wolno to, 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 to bije i jakby chciałem przy, przyspieszać i teraz do, do teraz pamiętam, że żeby nie spieszyć, nawet przy śpiewaniu, żeby starać się nie spieszyć, że to, że, to, że jakby odruchowo m, przy jakichś na przykład mocniejszych partiach przyspiesza się, to to jest jakby tylko takie wrażenie, że jakby trzeba raczej zwalniać i... No i tak. No. No, poczucie rytmu, timingu, rapera to jest chyba pierwsza, pierwsza w ogóle zasada. No tak, to ważna rzecz, tak? jak, tak jak zresztą u, u perkusisty i u każdego instrumentalisty. No, ale widzisz, szkołę miałeś idealną, no, tak naprawdę od kołyski. To ile z tego darka, który tu teraz siedzi w remafie za chwilę zagra live sesyjnie swoje kawałki, zostało jeszcze z tego młodego darka, który po czańcu biegał. Jeździsz dalej na desce? Już nie, już nie, niestety, już, już nie. Niestety albo nie ma niestety. Niestety, albo niestety, no bo. Y Mógłbym jakieś kontuzje łapać, a tak to mm -hmm. nie łapię. No. Ale pamiętam jakieś tam rzeczy. <grym> no dobra, ale co, co zostało z takiego, wiesz, młodzieńca jeszcze? No na Jak pewno. Możesz się przyznać do tego. No, tutaj pe no na pewno takie upartość, chyba. Aha. To jest taka cecha, która zawsze gdzieś tam w życiu była. I myślę, że jakby kogoś bliskiego zapytać, to, to też by powiedzieli, że jestem uparty. Wtedy kiedy trzeba i wtedy kiedy nie trzeba też. <grym> Jestem ciekaw, czy studio radiowe, Darek, robi na tobie w ogóle takie, wiesz, wrażenie wow, no bo znając odrobinę środowisko hip-hopowe, nie mam, że raper większość swojego życia w studio w ogóle spędza, więc mikrofony i, i odsłuchy, paczki, stoły mikserskie, to jest dla ciebie chleb powszedni. No wiesz co, tego typu studio to jest na pewno inne, bo jest dużo światła. Ja lubię, jak jest mało, mniej. Książe ciemności. No, może niekoniecznie, ale lubię. Na przykład mam takie, taką specyfikę pracy, że lubię dopasowywać światło do koloru numeru, który nagrywam. I od jakiegoś czasu stosuję się do tego. To jest coś ciekawe. Też na przykład staram się ubrać w sposób taki, w jaki chciałbym. Znaczy, stylowo, żeby pasować do mhm. numeru, który nagrywam. Tak, to są jakby moje takie. Mm, no tak sobie robię po prostu takie jakieś swoje rytuały. Ale no, to jest zdecydowanie trochę in, inne studio. Czy mnie oni śmiela? Yy, nie wiem. Serce mi bije chyba normalnie. Jakby, jakby z, zmierzyć puls. Myślę, że takie hip-hopowe tempo <grymne> 90 <grymne> hip-hopowe 90, wiesz co? A propos tych kolorów, pokolorowałeś nam no pięknie ubarwiłeś tak naprawdę rzeczywistość przebojem Nerozumieju. Czy ten kawałek, y, muszę Cię o to zapytać, z założenia miał być hitem, czy wyszło tak przypadkowo? Bo zazwyczaj artyści przy ogromnych przebojach mówią, wiecie co, nagraliśmy ten kawałek w 15 minut w studiu. No ja nie wiedziałem, że to tak się wydarzy. Y jestem ciekaw, czy to było dla Ciebie zaskoczenie, czy ty się spodziewałeś? Wiesz, zamykając po prostu, zapisując plik na kąpie, dobra chłopaki mamy Benger, tak zwany. Wiesz co? Zapisując około 20. wersję, no może okay. tak, ale zapisują, zapisując pierwszą, myślę, że nie. Ale też mówiłem też wielokrotnie, że jeżeli ktoś mnie pytał, który numer z płyty jest takim flagowym, który wydaje, wydaje mi się, że zrobi największy ruch, to mm -hmm. zawsze mówiłem, że to ten numer, bo słuchając go, on przede wszystkim przetrwał. W moim odczuciu próbę czasu. Ja mam coś takiego, że jak nagrywam numery i testuję je sobie sam, zanim je puszczę, gdzieś tam opublikuję szerzej, to puszczam je sobie powiedzmy trzy dni po, po nagraniu, tydzień po nagraniu, miesiąc po nagraniu i sprawdzam, jak ja reaguję okay. na, na te numery. I ten numer był jednym z pierwszych nagranym, nagranych na płytę. I po roku chyba nawet czasu, jak na przykład jechałem samochodem i pomyślałem sobie, a może bym puścił sobie ten numer. To miałem takie. O, właśnie, ciekawe, jak brzmi teraz. Mm -hmm. To było takie cały czas. I odsłucho, odsłuchując go, wtedy na przykład po roku mówię: No, nic bym nie zmienił w sumie. Jest, jest, jest Ok. okay. I, I pod tym względem wiedziałem, że on coś, coś w sobie ma, no ale na pewno nie nagrałem go w 15 minut. Mówię: w wersji było przynajmniej 20. Zmieniałem zwrotki, zmieniałem y, y, refreny, zmieniały się gitary, zmieniały się końcówki, no jakby dużo, dużo rzeczy. Chciałem, chciałem żeby ten numer był mm, dopracowany. Na tyle, ile potrafimy go zrobić razem z Jotteresem, z Giordanino teraz, żeby po prostu zrobić to najlepiej, jak potrafimy. Później gitarę dograł John Neko, z którym dzisiaj będziemy grali live session, on jeszcze to jakby rozwinął o tą solówkę na przykład na końcu. To była taka wartość dodana i myślę, że no, w dalszym ciągu nic bym nie zmienił w tym. Tym jest y, numerem idealnym. Słuchacze i y, y, internauci myślą tak samo. Przeczytam ci dwa tylko komentarze. Może jest nasz. Coś ty chłopie teraz odjechał, żeby 30 trzydziestoletni chłop, który już trochę w życiu przeszedł, miał ciary na rękach i łzy w oczach. Masz talent. Trafia, trafia y, no, bezbłędnie do serducha. Generalnie twój przekaz w tekstach, y, no nie tylko, bo, bo w muzyce również. Piękny utwór wzrusza faceta z czwórką z przodu. Tu ktoś 10 lat starszy. Niektóre kawałki docierają dopiero po kilku przesłuchaniach. Mm, kochają cię nie tylko słuchacze, yy, ale nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, kochają cię też gwiazdy. M mogę ci coś zaprezentować? Jasne. Znasz taką panią jak Doda? No znam. Szkoda, że nie, ja nie wiedziałam, ten Vixens, co mi ostatnio mówiłeś. No. To jest ta super piosenka, ja bardzo lubię tą nie piosenkę. Rozumiem, no. Jest ja tak lubię ten numer. Śliczny wiesz, ta śliczna wyższa, Bardzo, bardzo ładna melodia i w ogóle. No widzisz. No, bardzo mi miło. <grym> <grym> ale wiesz co, z takimi, ja, ja mam takie, coś takiego, że to jest wszystko super miłe, to jest wszystko super miłe, ale też sobie zdaję sprawę, że ja nie mogę teraz, kiedy czekając te 20 lat na swój czas, ja nie mogę przede wszystkim obrosnąć w jakieś, w jakieś pióra, i skupiać się na tych komentarzach. Ja się muszę skupić na tym, żeby robić nową muzykę, bo lubię to robić po prostu. Mm. I na tym mi najbardziej zależy to, że pojawiają się takie po, pochlebne komentarze. To jest super, naprawdę, to jest super. Ale ja i tak no, lubię robić muzykę i to jest, to jest coś, co chciałbym robić nie po to, żeby pojawiały się takie komentarze, tylko jakby z potrzeby jakiejś tam wewnętrznej, dzielenia się. Jakimiś emocjami, po to, żeby ludzie, którym, którym się wydaje, że, e, że są w trudnym momencie, albo że są w jakimś takim momencie, w którym nikt inny nie był, żeby słuchając y, muzyki czuli się, że kurczę, ktoś ma podobnie. Nie, jestem, nie jesteś sam, no, nie jesteś sam. Ja, ja też jakby coś takiego czuję, słuchając czasami y, piosenek muzyki, y, że właśnie wydawało mi się, że to coś, co ja czuję, to jest jakieś kurczę, odchylenie, jakieś zagięcie, takie takie rzadko spotykane, a to nie, jakby słuchając piosenki ja czuję, że ktoś ma, ktoś wie o czym, ktoś wie o czym pisze, wie o czym śpiewa, bo ja to czuję. I to jest, to jest fajne. Ja, tak samo jak ktoś mówi, że ludzie to są, yy, 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 słuchacze są głupi. To jest, to jest nieprawda totalna, totalna nieprawda, bo nawet czasami ludzie, którzy nie potrafią wyjaśnić co czują, słuchając danego numeru, no to czują, to czują, są antenami, którzy po prostu są niedoskonałe pod tym względem, że po prostu, no nie wiem, nie mają e, doświadczenia w opisywaniu swoich uczuć, uczuć, ale czują i wydaje mi się, że na tych strunach trzeba grać. Jestem ciekaw, jakie emocje ubierzesz na rozumieją. dzisiaj, w takiej obdartej e, trochę wersji, wypłyną na wierzch w akustycznym brzmieniu. Wiksen, który wciąż przyzwyczaja się do sukcesu, jaki spotkał go po Nerozumiu, nie osiada na laurach, jak tutaj mi obiecał. <laughs> to jest dopiero początek, start tak zwany z Blind Boxem. To jest płyta, która dotyka różnych tematów, pigułka emocji. Nie wiem, czy zrozumiesz, do czego teraz zmierzam w tym pytaniu, ale bardzo chciałem ci je zadać. Czy hip-hop i te lata spędzone z hip-hopem pomogły ci otworzyć się emocjonalnie, Poznać swoje emocje, swoje pragnienia, czy jakoś dodał ci odwagi do dzielenia się z innymi tym, co masz w środku? Słuchaj, no, na pewno tak, ale to nie tylko hip-hop, to ogólnie wszystko, co się, co się działo w moim życiu do, do tej pory, miało jakiś wpływ, miało jakiś wpływ, dobre, złe rzeczy. Nawet bym powiedział, że złe rzeczy bardziej, bo, mm, bo to porażki tak naprawdę uczą naj, najwięcej, z nich się wynosi jakieś, wyciąga wnioski. No mówię, ja już też, też to mówiłem wielokrotnie, ja mnóstwo błędów popełniłem, które uświadamiam sobie z każdym, z każdym dniem, jakby z każdym tygodniem, ale gdybym ich nie popełnił, to nie wiedziałbym tego, co wiem teraz. Jakby to jest doświadczenie, którego nikt mi, nikt mi nie zabierze. I tyle. No wszystko mnie nauczyło. Cała przeszłość, myślę, że miała wpływ na to, co robię, na to, kim jestem i na to, a to, co się dzieje teraz, będzie miało wpływ na to, kim będę. Także, także to jest wszystko proces. No, ciekawy jestem, jakie będziesz nagrywał kawałki za 10 lat na przykład. Chociaż jestem przekonany, że sam o tym nie wiesz. No, nie mam pojęcia, bo nie wiem, co się wydarzy. Na Pytam o ten hip-hop, bo on potrafi być, tak jak muza potrafi być autoterapią dla, dla artystów. Często sięgają po taki jakby... Taką formę przekazu, żeby, żeby zaleczyć niektóre swoje kompleksy. Eee, czy, czy ty kiedyś byłeś introwertykiem? Powiedz mi tak. Ja szczerze. jestem. Ja jestem w dalszym ciągu introwertykiem. I to wydaje mi się dość e, mocnym. Pracuję nad tym. E, bo jeszcze wydaje mi się, z dwa lata temu, siedząc tutaj, mm. nie potrafiłbym sformułować e, myśli swojej, bo bym był na tyle zamknięty. E, i jakby ciężko byłoby mi podzielić się tym, co czuję naprawdę. Nie mam z tym problemu siedząc w domu sam, pisząc o tym, nagrywając w studio, bo nagrywając, lubię nagrywać sam, sam się realizować, bo wtedy czuję się najbardziej intymnie. Zależy mi na tym. Ale skupiłem myśl. Byłeś, jesteś introwertykiem. Dwa lata temu byś tutaj tak. nie opowiadał takich rzeczy. Tak, no jakby... To, to, jak mówię, pracuję nad tym. E, no i co? Może mi się udaje, może mi się nie udaje. Ale, no, tak jak mówię, nie czuję jakichś wielkich nerwów. A co pomagać się otwierać? Słupki, które widzisz w internecie, odsłuchania, czy raczej ludzie wokół ciebie? Czy rosnąca pasja do tego, co robisz? Samonapędzająca się machina, wszystko. Wszystko dookoła, wszystko dookoła, wszystko to ma, to ma, no, to ma wpływ. Tak jak mówię, teraz czuję takie e, potwierdzenie, że to, co. Robiłem, miał sens, że to przynosi teraz jakieś takie mm, mm, fajne efekty. Ale to, że się nie denerwuje, to też jest, wydaje mi się, taka mm, zasługa tego, że no, chciałem nad tym popracować, chciałem trochę wyjść właśnie z, z takiej swojej bańki, bo no, nie o to chodzi, żeby się zamykać, tylko raczej, żeby się otwierać na tych i na ludzi, i na miejsca, na, na, na różne jakby inne doświadczenia. No bo tam można się uczyć. Nowych rzeczy, które później można wykorzystywać mhm. w muzyce. A mi zależy na tym, żeby tę muzykę robić jak, naj, jak najlepszą. I to jest chyba też klucz, to co mówisz, że błędy z przeszłości e, możemy albo rozpamiętywać, rozdrapywać i sami przez to się zamykać w sobie. M mam wrażenie, że jakbyś tak zrobił, to Blind Box by nie wyszedł. E, mam wrażenie, że jakbyś zaczął rozpamiętywać swoje, e, swoje upadki z przeszłości, czy, czy gorsze chwile, za które jest ci trochę wstyd, bo każdy taki ma, takie ma. A taka muza, byś ciebie po prostu nie wyszła. Ty musiałeś sobie powiedzieć: Dobra, Darek, było jak było. Niektórzy to pamiętają, większość już zapomniała o tym, ale najważniejsze, żebym ja wyniósł z tego mądrą lekcję. Chyba, chyba dobrze to rozumiem. No zgadza się, no zgadza się. No można, można jakby wejść w tryb ofiary zawsze tak. i mówić sobie, że o, ja to mam źle, ja to kurczę mam tak wyjątkowo źle, że ja to że jakby nie da się nic z tego zrobić, a można po prostu. Korzystając z tego, co się ma, korzystając ze środków, które się ma, próbować robić coś wartościowego. No i wydaje mi się, że to jest ta droga, która, która może coś wnieść w życie każdego, tak naprawdę. Istnieje dużo coachingowych tekstów, które można uznać za tanie. Istnieje dużo takich frazesów, które gdzieś tam latają po TikToku i internecie. Wpadają jednym uchem, drugim wypadają, wers, który bardzo mocno wbił mi się w klatkę, prosto w serducho, to jest, cytuję, serce jest jak pozytywka zamknięte, nie będzie grać. Mówię ci to szczerze, dziękuję ci akurat za, za tę wiadomość, którą przekazałeś swoją muzą i niech kataryniarz teraz będzie no takim światłem dla tych, którzy, którzy może są gdzieś tam chwilowo bądź długofalowo zagubieni w swoim życiu. Myślę, że ty miałbyś sporo rad dla takich osób, tak naprawdę, ale pierwszą najważniejszą niech będzie to, żeby jakkolwiek to brzmi, otworzyli swoje serducha na życie i na innych. Zrobiła nam się dzisiaj z tego spotkania, chcąc, nie chcąc, chociaż trochę się spodziewałem, taka podróż w głąb siebie z Wiksenem. Witam cię serdecznie raz jeszcze. Witam serdecznie. Nie bez powodu mówi się, że muzyka potrafi otwierać te takie najmocniej zamknięte drzwi, takie zaryglowane. Dzisiaj otwieramy absolutnie wszystkie zakamarki razem z Wiksenem, razem z Darkiem. Ponad 20 lat na scenie, szukania siebie, wzlotów, upadków wyrzeczeń, zerwania z nałogami, bo ja też gdzieś tam przeczytałem, że ty w ogóle odciąłeś wszystko, stary, ostatnio. Tak, znaczy nie mogę powiedzieć, że to były jakieś nałogi. Ja nie miałem problemu jakiegoś większego na przykład z alkoholem. Ale, ale... mówię o fajkach, no o papierosach, no tak, 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 o alkoholu. Tak, to zdecydowanie tak. Ale jakby uznałem po prostu na pewnym etapie życia, że, że bardziej mi to przeszkadza niż, niż pomaga i, mm. i stwierdziłem, że no że skończę współpracę z tymi, z tymi, z tymi rzeczami. <noise> Państwu już dziękujemy. Tak, tak. Też trochę zainspirowała mnie do tego narzeczona. Pozdrawiam ją, bo ona pierwsza rzuciła alkohol na przykład. Przestała w ogóle go spożywać. No i też tak czułem, poczułem się trochę zainspirowany i, i też to zrobiłem. A jeszcze wcześniej ja na przykład rzuciłem papierosy, no i ona zainspirowana tym rzuciła też. Papierosy, no i później ona z kolei właśnie zainspirowała mnie, żeby rzucić alkohol. Czy to no się wydarzyło tak. legendarnego 1 stycznia, czy nie? W sensie. e, nie, ale w okolicach. <laughs> okay. W okolicach. Z jej strony, ja dołączyłem później. Okej. Okay. No. Siedzimy tutaj w bardzo miłym towarzystwie w studiu RMFFM. Pogadaliśmy trochę o tym, jak cieszysz się po prostu sobą w tych, w tych czasach, ale nie musisz tego punktować, nie musimy robić listy takiej długiej. Pierwsze trzy rzeczy, które Ci przychodzą do głowy, z których jesteś dumny, myśląc o sobie teraz? Mm. Oprócz rzucenia fajek i alkoholu, oczywiście, ale mówię o takich, wiesz, głębszych rzeczach. E, wiesz co? Wydaje mi się, że jestem dumny z mojego syna. E, wydaje mi się, że jestem, czy znaczy nie, wydaje mi się, jestem dumny m, z tego, że pozbyłem się wstydu. Wstydu. M, Mówienia o rzeczach intymnych i takich, właśnie gdzieś tam poukrywanych za jakimś płaszczem wewnątrz. I trzecia rzecz, rzecz chyba cierpliwość. Jestem dumny z tego, że, że udało mi się wytrzymać te jakby trudniejsze momenty w życiu. I jestem też dumny z tego, że skoczyłem ze spadochronem. Naprawdę tak, tak, i na Banji. Niewiarygodne. I to sam się do tego namówiłeś? Czy ktoś e, cię popchnął? Wiesz co, no, kurczę, splot wydarzeń jakoś tak y, sprawił, że. Czekaj, ale nie jednocześnie na i ze spadochronem, bo nie, 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 się nie, 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 nie. No, okej. Okay. Najpierw na bungee, właśnie z narzeczoną, a później e, ze spadochronem. I super. Polecam każdemu jako takie y, pokonywanie strachu wewnętrznego. Mm -hmm. no, to był chyba mój taki jeden z większych mm. strachów, które miałem. I sam moment już po wykonaniu tego kroku, no to jest coś niesamowitego. No nie? Polecam każdemu, jeżeli nie skakaliście. Jeżeli skakaliście, to pewnie wiecie, o czym mówię, ale to jest super uczucie. Potrzebujesz dopaminy często w życiu? Potrzebuję. No chyba jak każdy, jak każdy potrzebuje, ale ja ogólnie jestem takim. Nie potrzebuję jakoś tak przez cały czas adrenaliny, mhm. ale od czasu do czasu czuję, że zbiera się jakby takie, taka potrzeba. I no, muszę zrobić coś takiego. No. Wcześniej, y y y długo, długo jakby ym, nie właśnie nie robiłem tego kroku i strasznie miałem ciężko. Czy to na, nawet na jak byliśmy na jakiś roller coaster pójść, to z tym był nawet problem, żeby. Kurczę, no bałem się, bo, to bo ja to się rozumiem, to bałem do, do się na maksa. <grym> a w momencie, jak już poszedłem pierwszy raz, drugi raz mówię, kurczę, da się to pokonywać. To nie był jakby ten strach, w, w, który ma te wielkie oczy. No One były tak wielkie w, w moim przekonaniu, że no ja myślałem, że z nimi nie wygram. I mm -hmm. jak raz się udało z nimi z tym wygrać, później drugi raz, to się okazało, że, że poczuł się taką kurczę, si siłę, no nie skuteczność też jakby się poprawiła w ogóle w, w życiu. No super, no tak jak mówię, polecam. Czasem lubię, Darek, bawić się w porównania. Mówisz o strachu przed rollercoasterem, przed skokiem na bungee. Mówiłeś, że jesteś dumny z siebie, że odciąłeś takie niepotrzebne balasty w swoim życiu. Jestem ciekaw, ilu ludzi mówiło ci przez te lata, że to, co robisz, nie ma sensu. Spotkałeś na swojej drodze wielu fantastycznych ludzi oczywiście, ale na pewno zdarzali się tacy, którzy cię ciągnęli w dół. E Wiesz co, mi się nie wydaje, że to było ciągnięcie w dół. To jest tak samo sprawdzian. Mm -hmm. no wszystko to takie rzeczy są właśnie sp sp sprawdzianami. Ja zawsze miałem większość życia miałem plan A, muzyka, nie miałem planu B. Okay. Ja musiałem, przyszedł taki moment w życiu, że no musiałem znaleźć ten plan B. I wtedy mm -hmm. je, nie wiem, czy, czy wiesz, ale jeździłem na food truckach, robiłem udon, makaron taki przez kanapki też robiłeś? Kanap... Znaczy, nie robiłem kanapek tylko sprzedawałem kanapki. Aha. Byłem panem kanapką przez y... przez dwa i pół albo trzy nawet y... lata. Nie pamiętam dokładnie. musimy teraz zobaczyć w kalendarzu kiedy się zatrudniłem. Y... No i to też był jakby taki etap w życiu, który bardzo dużo mnie nauczył pokory przede wszystkim. W ogóle moja moja droga też wydaje mi się cała, kurcze, związana z, tak, z takimi lekcjami pokory. Y... No, i ja wiedziałem, że ja, że ja chcę robić tą muzykę, ale no, nie mogłem z tego żyć po prostu. No, I musiałem coś. coś e, musiałem za, co, za, za coś po prostu żyć, za coś, za coś funkcjonować, mm -hmm. o, m, mieć pieniądze, żeby mieć pieniądze. E, ale jednocześnie wiedziałem, że ja nie mogę zrezygnować z muzyki, bo jakby patrząc na otoczenie, e, widziałem przykłady właśnie ludzi, którzy byli, mieli na maksa zajawkę na robienie muzyki, pojawiła się rodzina. Pojawiły się jakby takie, takie problemy codzienności, praca. I, to I ta muzyka delikatnie, mm -hmm. powolutku, powolutku zaczęła odchodzić. Ja się tego najbardziej bałem. Jakby rozpoczynając pracę, najbardziej się bałem, jakby postanowiłem sobie w głowie: Darek, nie możesz zrezygnować z robienia muzyki, bo, bo, no bo nie. No bo nie możesz tego zrobić, bo jakby stracisz, stracisz kurczę prawie wiesz, to wszystko, no nie, mhm. coś, coś co budowałeś tyle, tyle czasu i na, 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 na czym ci zależy, no nie, jeżeli ja bym odpuścił muzykę, czułbym, że po prostu umarłem i nie chciałem tego, nie chciałem tego zrobić. Fajne jest to, że ten wewnętrzny krytyk może być jednocześnie motywatorem chyba i takim kopem, prawda, bo często wspominasz, że kiedyś się wstydziłeś, bo sobie wmawiałeś, że że robisz coś nie tak, że to nie ma sensu. Ale jednocześnie, tak jak mówisz, znajdując się w sytuacji, kiedy musisz wybrać albo rozwożę kanapki, albo idę do studia, czyli idę do studia i nie mam pieniędzy na życie, e, rozwożę kanapki, mam. E, to cię napędzało do tego, że przez jakiś czas trochę będę się zażynał w pracy, ale potem będę miał trochę pieniędzy, żeby na przykład nagrać sobie Jakiś tam kawałek własnym sumptem, prawda? Tak, Więc... tym, bardziej, tym bardziej, że powiedziałeś teraz o dwóch stronach, no nie, że albo będę rozwodził kanapki, albo y, będę robił muzykę. A mm -hmm. jest jeszcze ta droga pośrodku, że mogę rozwodzić kanapki i robić muzykę, muzykę. w trakcie, bo miałem jakby czas y, między punktami, w których sprzedawałem te kanapki, miałem czas jeżdżąc samochodem, żeby pisać teksty. Ja całą płytę napisałem w, te, w taki sposób, że jakby właśnie jeżdżąc między punktami, sprzedając te kanapki y, ludziom, miałem tę te, te, te przestrzeń wolną, którą mogłem spożytkować na nic nie robienie, albo na, yy, no nie wiem, jakieś inne rzeczy, które nic nie wnoszą, nie, mm -hmm. nie, nie, jakby nie zbliżają mnie do tego celu, którym, którym jest, czyli utrzymywanie się z muzyki, a mogłem próbować i lepić tak, żeby pogodzić te dwie, dwie rzeczy. Wydaje mi się, że ta droga jest właściwa, gdzieś tam szukanie takiego yy, złotego środka. Słucham tego i mam autentycznie przed oczami scenę, z ósmej mili, jak jedzie autobusem do roboty i pisze, sobie wiesz. <śmiech> <śmiech> wiem, że to brzmi dziwnie teraz. Ale no tak, no, lotnie, no trzeba lotnie. znaleźć sobie ten złoty środek. Niech to będzie taki fajny przedpokój, takie fajne wprowadzenie do naszego trzeciego kawałka, który masz dla nas. Czyli olbrzym. Olbrzymy. Olbrzymy, Olbrzymy w RMFFM. Motywator, przypominacz taki, że w każdym z nas no, drzemie. Ktoś, kto nam mówi, że okej, okay, dzisiaj pracowałeś 14 godzin, ale uwierz mi, za dwa lata to będzie procentowało. Uwierz mi, że, że gdzieś tam w środku drzemie w tobie ta, ta chęć do, do rozwijania swoich pasji. I ty takiego olbrzyma chyba wciąż w sobie masz. Tak czuję. I chyba wciąż budzę. Obudzimy razem dzisiaj takiego delikatnego olbrzyma? Będziemy próbować. Piękna, intymna, bardzo niecodzienna live sesja w RMF, FM, w Popliście e, za nami. Tego się spodziewałem, że rozłożysz nas na kawałki Wixen. E, zresztą zapraszając Cię tutaj, e, wiedzieliśmy, że jesteś takim e, wyjątkowym gościem, który wiesz, skrywa w sobie wiele tajemnic i tylko e, potrzebuje dobrego momentu, żeby je pokazać e, światu. Bardzo Ci za to dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za, za zaproszenie, za możliwość. Czego ci mogę życzyć? Na przyszłość. Bo ja po tej rozmowie wiem, że ty masz tak poukładane w głowie, że ty, że ty dokładnie wszystko wiesz. A wiesz, to ciekawej, <grym> ciekawej kontynuacji chyba. Ciekawej kontynuacji i dobrych ludzi na, na swojej drodze. Niech tak będzie zatem. Otaczaj się pięknymi ludźmi, graj nam bardzo długo i no, życzymy sobie od ciebie jeszcze więcej takich kawałków, jak narozumiu, takich blind boxów i takich emocji. Dziękuję bardzo. Dzięki, Wiksen.